Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. Wielu z Was kupuje sobie nowe amortyzatory, jednak nie każdy z Was zdaje sobie sprawę z tego, że wymagają one serwisu zerowego. Na czym on polega, jak to zrobić, jak przy okazji możesz zmienić skok w swoim amortyzatorze, o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Rower cały czas się buduje, niedługo zobaczycie na kanale budowę kół. My natomiast dzisiaj zajmiemy się amortyzatorem, który jako nowy dochodzi właśnie w takich kartonach. Ja tutaj akurat mam dwa, ale skupimy się na jednym. I amortyzator, który dzisiaj będziemy serwisować, jest to Acer Santor model Ion. Model właśnie tutaj z blokadą skoku. Jest to tańszy amortyzator niż posiadam w swojej dirtówce. Dostałem go po bardzo dobrych pieniądzach, dlatego zainstaluję go do mojego roweru Enduro. Jednak w dzisiejszym odcinku skupimy się na jego serwisie. To może zacznijmy od tego, czego potrzebujecie. I by wykonać ten serwis nie potrzebujemy zbyt wiele. Potrzebujemy imbusa 5, żeby od dołu odkręcić właśnie lagi. Tak samo tutaj klucz nasadowy numer 10 z grzechotką. Potrzebujemy klucz 27 nasadowy, żeby odkręcić właśnie górny korek od powietrza. Potrzebujemy smary. Teraz zacznę od najistotniejszych. Najistotniejszym będzie tutaj smar na uszczelki. Ja akurat będę używać SRAM Butter. Potrzebujemy oleju, nie będzie go potrzeba zbyt wiele, bo zaledwie po 10-15 ml od dołu. Ja używam do tego 15W. I akurat mam tutaj olej przekładniowy, jest to właśnie taki bardzo gęsty olej, bo ma on aż 85W. Używam go do komory powietrznej. Możecie dać tego, nic się nie stanie. Ja jednak daję tego. On ma troszeczkę lepsze właściwości, takie uszczelniające. Ale go też bardzo niewiele go potrzeba. Nie wiem, 5 ml, 10 max. Spoko też, jak macie do dyspozycji jakąś strzykawkę. Wystarczy Wam mała strzykawka. Ja akurat używam dużej, bo mam ją po prostu przystosowane do serwisu amortyzatorów. Także użyję takiej. No i dobra. Amortyzator jest czysty, świeży, wyjęty prosto co z kartonika. Pierwsze co robię, zajmę się jego dołem. I na tym etapie będę chciał odkręcić właśnie tutaj za pomocą imbusa numer 5. Tą śrubę, cyk, nie odkręcam jej całkowicie, bo będę chciał za chwileczkę w nią troszeczkę popukać. Przechodzimy do drugiej strony. Tutaj mamy taką regulację, ją można bez problemu zdjąć. Jednak zanim ją zdejmiecie, upewnijcie się, że jest wszystko odkręcone na maksa, że tutaj nie ma skręconej rebounda. Chociaż nie serwisujemy tumika, więc nie ma to tutaj jakoś tak mega znaczenia, ale tutaj jest jeszcze taka uszczeleczka, ja ją również zdejmę, żeby jej nie uszkodzić. Dosyć ciasno siedzi. Ok. I teraz nasadka numer 10. I odkręcam tą śrubę. Cyk. Reszta już będzie chciała pójść palcami. I tutaj nam powinno to bardzo łatwo wpaść do środka. Właśnie poprzez naduszenie. Cyk. I tutaj mamy taką podkładkę. Hopla. To wszystko odkładamy sobie w miejscu tak jak było. I teraz to nam może spokojnie wpaść do środka, nic się nie dzieje. I teraz jak mamy delikatnie poluzowane tą śrubę, to zanim zaczniecie w nią pukać, zanim zaczniecie cokolwiek robić, ważne jest, żeby przejść teraz na górę amortyzatora, odkręcić korek od powietrza. I zanim zaczniemy cokolwiek dalej rozkręcać, bardzo ważne jest to, żeby tutaj po prostu spuścić powietrze z całego układu. Dlaczego nie zrobiliśmy tego odrobinę wcześniej? Ponieważ tej śruby nie bylibyśmy w stanie odkręcić w momencie, w którym amortyzator byłby całkowicie spuszczony. Ona mogłaby się obracać dookoła. Teraz jak mamy ją troszeczkę poluzowane, to możemy w nią delikatnie popukać i odkręcić. Cyk. Na niej tutaj też jest widoczna podkładka. Pamiętajcie, że to wszystko odkładać w ten sposób, żeby tego nie zgubić. Teraz wkręciłem sobie amortyzator przez szmatę w imadło i będę delikatnie ściągać. W momencie, kiedy to jest nowy amortyzator, to tutaj tego oleju, smaru nie powinno Wam wylecieć. Powiem Wam szczerze, praktycznie wcale. Natomiast w przypadku używanych amortyzatorów uważajcie, że może Wam tutaj po prostu wylecieć olej. Ok.
To jest ta nasza komora powietrzna. Tutaj mamy nasz tłumik. Naszego tłumika nie będziemy ruszać, no jeżeli amortyzator jest nowy, to nie ma takiej potrzeby. My natomiast zajmiemy się komorą powietrzną, bo to tutaj znajduje się wszystko, czego potrzebujemy. Teraz biorę klucz nastawny, w sumie to nie wspomniałem, że będzie potrzebny. I kluczem nastawnym odkręcam, to nie powinno być mocno przytwierdzone, ten korek. Tutaj uważajcie, żeby sobie nie obrysować niczego istotnego. OK. I wyjąłem właśnie tłok, na którym znajdują się sprężyny, na którym znajdują się podkładki. Za momencik omówimy wszystko co jak. I w tej właśnie goleni znajduje się jeszcze korek komory powietrznej. Żeby go wyjąć, należy zmienić położenie amortyzatora. Bierzemy teraz klucz nasadowy numer 27 i będziemy chcieli to odkręcić tak, żeby sobie tutaj niczego nie porysować. Tutaj przy odkręceniu tego absolutnie się nie śpieszę. Nie chcę sobie tutaj niczego obrysować, obdrapać. Po prostu no nie chcielibyśmy tego. I tutaj znajduje się gąbeczka. Właśnie służy ona jako taki token. I znajduje się w środku korek komory powietrznej. Jest to słabo widoczne, ale tutaj właśnie w środku jest jeszcze taki korek. Jest on wypychany właśnie w tamtą stronę, także żeby go wypchnąć, biorę sobie właśnie to, co wcześniej wyjęliśmy z amortyzatora. I spokojnie sobie to przepychamy i korek nam już wyleciał. OK. To, co nam wyszło, jest to korek komory powietrznej. Ja go sobie troszeczkę przeczyszczę i przesmaruję go za pomocą smaru właśnie SRAM Butter. Nie potrzeba go zbyt dużo. Cyk. I tak oto przygotowany korek. I tak oto przygotowany korek ląduje z powrotem do amortyzatora. Cyk. Tutaj w strzykawce mam przygotowane właśnie około 5, poniżej 10 ml właśnie tego gęstego smaru 85W i go będę teraz wlewać do komory powietrznej. Tutaj wlewam właśnie od góry. I tak jak mówię, tutaj go nie powinno być zbyt dużo, bo jeżeli go dacie zbyt dużo, to zaburzy on wam pracę po prostu tej komory. Także tutaj ostrożnie z ilością i wkręcam z powrotem korek komory powietrznej. Całość dokręcam, dokręciłem to stanowczo, jednak niezbyt mocno. Nie ma tutaj na pewno jakiejś, nie wiadomo jakiej siły do wygenerowania, także to dokręcamy z wyczuciem. I możemy sobie z powrotem wkręcić amortyzator filmadło. I teraz zajmiemy się dosyć ciekawym tematem, mianowicie tematem właśnie tutaj naszego szaftu. Nie wiem właśnie jak to po polsku powiedzieć. Generalnie jest to tłok, na którym znajdują się sprężyny i na którym znajdują się takie trzy podkładki. W oryginale właśnie ten amortyzator jest ustawiony na 130 mm skoku. I teraz cały bajer polega na tym, że jeżeli wyjmę te trzy podkładki, które się tutaj znajdują, one mają akurat po centymetrze, to będę mieć 160 cm. Jeżeli bym włożył takie trzy podkładki, to miałbym o 3 cm mniej, czyli miałbym 100 mm skoku. Także na tym polega zmiana skoku w tym amortyzatorze, jest to banalnie proste. Wystarczy taką podkładkę tylko wyjąć, cyk. Ja akurat teraz na próbę dam sobie 160 mm skoku i zobaczę po prostu jak się będzie rower zachowywać. Nie jeździłem jeszcze na tej ramie, także po prostu to jest taka moja próba na skoku maksymalnym tej ramy. OK. Trzy podkładki wyjęte. Oznacza to, że mój amortyzator będzie miał teraz 160 mm skoku i takie coś ładuje z powrotem, tak jak było. W międzyczasie przepycham właśnie tłok komory powietrznej. OK. I całość dokręcam tak jak było.
Tutaj też pamiętajcie, że te wszystkie gwinty są aluminiowe i no nie ma co tutaj przesadzać siłą. Trzeba to wszystko robić naprawdę z wyczuciem. Właśnie taka jest praca przy amortyzatorach, że no to wszystko jest dosyć delikatne i nie można tutaj naprawdę przeginać. Ok, to tak oto prezentuje się nasza złożona strona. Zanim jednak włożymy na to lagi, też je w odpowiedni sposób przygotujemy, czyli właśnie wytrę tamten smar, który jest i zainstaluję, a zresztą zobaczycie. Ok, przechodzimy teraz na dół naszego amortyzatora i jak widzicie znajduje się tutaj trochę smaru, jednak gąbki, które smarują ten amortyzator, nie są w ogóle nasączone. My to zmienimy. Biorę tutaj właśnie delikatnie szpikulec i będę chciał wyjąć właśnie filcowe gąbeczki, które smarują amortyzator. Pamiętajcie, że nie chcemy ich w żaden sposób uszkodzić, także delikatnie. Wyjmuję taką gąbeczkę z jednej strony oraz z drugiej strony. Pozostały tutaj smar wycieram i zainstaluję nowe. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że tego smaru tutaj właśnie nowego nie ma zbyt dużo. Tutaj jest go naprawdę mało. Teraz właśnie te uszczeleczki filcowe przeczyszczę. O dziwo, w tym amortyzatorze jest to nawet przesmarowane. Bywają amortyzatory, w których w ogóle to wszystko jest na mega sucho złożone. I te oto dwie uszczeleczki wsadzam właśnie tutaj do korka, w którym mam zalany olej 15W. Niech one się tutaj napiją tego oleju. W międzyczasie, gdy nasze uszczeleczki piją olej, my zajmiemy się właśnie nasmarowaniem naszych uszczelek w goleniach amortyzatora. Do tego celu tutaj zbieram sobie Sram Butter i nanoszę na uszczeleczki. Ok, smar już mamy naniesiony. Teraz właśnie w to miejsce będę chciał z powrotem wkładać nasze filcowe uszczelki. Cyk, nasączone, jeszcze tutaj kapią bardzo dobrze i wkładamy dokładnie w to miejsce, gdzie były. I druga strona. I teraz robię jeszcze jedną rzecz. Mam tutaj troszeczkę smaru 15W. Oczywiście tego całego nie będę tutaj wstrzykiwać, ale delikatnie jeszcze chcę nasączyć właśnie tutaj te filcowe uszczeleczki. Tutaj po kilka kropelek dosłownie, żeby to było bardzo fajnie nasmarowane. Nadmiar nam tutaj będzie delikatnie spływać po ściankach. Jest tego na tyle mało, że nie powinno nam to tutaj kapać od dołu. I tak oto przygotowane golenie wkładamy do naszego amortyzatora. Uważamy przy tym, żeby nie przeszczypać uszczelek. Wstrzykawkę nabrałem sobie 15 ml oleju 15W. I będę chciał go tutaj wstrzykiwać. Najpierw zacznę od strony tumika i pamiętajcie, żeby to na pewno nie było więcej niż 15 ml. Ja też dam tutaj troszeczkę mniej niż 15. Jeżeli dacie więcej, jest ryzyko, że wasz tumik po prostu zaśnie ten olej i będzie miał po prostu w sobie zbyt wiele oleju. I może to prowadzić do uszkodzenia. Teraz biorę do dołu i będę chciał to zakręcać. Ląduje podkładeczka. I pamiętajcie, że tutaj jest naprawdę dokręcane to wszystko z wyczuciem. Także tutaj daliśmy 15 ml na jedną stronę. Teraz cofam. Cofamy się ku górze. I będę dawać również 15 ml do drugiej strony. Jednak z tej drugiej strony no nie ma aż takiego ryzyka, że nam się cokolwiek uszkodzi. Dlatego tutaj może być to całe 15 ml. I cyk, 15 ml do tej strony. Podkładka na śrubę. Śruba tutaj. Troszeczkę naduszam amortyzator. I teraz istnieje ryzyko, że będzie nam się dosyć ciężko to dokręcało. Dokręćmy ile możemy. Następnie po prostu napompujemy amortyzator i będzie to szło troszeczkę łatwiej do kręcenia. O, chociaż nie będzie takiej potrzeby. W tym wypadku nie ma takiej potrzeby. Śruba nam się nie obraca. Dokręciłem to już dosyć mocno, także będę już pompować amortyzator na gotowy.
Na amortyzator od dołu wkładam uszczelkę tak jak była. Wkładam pokrętło do regulacji. OK. Amortyzator właśnie wyjąłem z imadła. Będę chciał go najpierw odtłuścić, potem napompować. Amortyzator jest już czysty, odtłuszczony. Teraz biorę pompkę do amortyzatora i pompuję go do nominalnej wartości. U mnie to będzie... W rowerze dirtowym mam około 150 PSI. Tutaj napompuję na początku około 130 PSI, 120. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. I w ten oto sposób prezentuje się podniesiony amortyzator Acer Santor Ion. Tak jak mówię, zobaczę, w jaki sposób będzie on działać w moim rowerze. Zobaczę, jaka będzie geometria, zobaczę, jak się będzie śmigać. Na początku zaczynam od wartości 160, może będę go potem obniżać. Jak widzicie, serwis był dosyć prosty, zajęło mi to około 40 minut. Niewiele potrzebujesz, żeby taki serwis wykonać, a przy okazji oszczędzasz sobie naprawdę trochę kasy, bo na pewno jesteś w stanie kupić za cenę takiego serwisu sobie smary, strzykawki i taka tubka smaru kosztuje około 40 zł. Oleje to jest koszt około też 40 zł, jednak wystarczy ci to na kilka serwisów, a tak musiałbyś zapłacić dużo więcej za wykonanie jednego serwisu. Także czy warto? Jeżeli masz trochę umiejętności technicznych, to myślę, że warto pobawić się przynajmniej z takim podstawowym serwisem samemu. A jeżeli nie, to zleć to specjaliście. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się z tego odcinka czegoś nowego, że podobał Ci się właśnie taki techniczny odcinek. Koniecznie zostaw łapę w górę, napisz w komentarzu coś miłego, a my widzimy się już wkrótce. Z fartem.